przetarg do trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Analizowaliśmy to również na komisji. Czy mam przeczytać uzasadnienie? Chyba nie, bo wszyscy go znacie. Kto w tej sprawie chciałby zabrać głos? Proszę pani radna. Chciałam zapytać, bo jak pan burmistrz relacjonował swoje spotkania w ostatniej sesji, wspomniał pan, że była rozmowa z przedstawicielami, to znaczy z dzierżawcą kina na temat drugiej sali w kinie. Czy to jakieś wiążące rozmowy, czy do czego dotyczyły? Opowiemy to proszę później, pani Małgosiu. Pani radna, zgodzi się, pani odpowiemy później w pytaniach do burmistrza. Ale to, nie, no ale to jest... Aha, no to dobrze. No jeżeli pani to ma zaważyć na głosie, proszę uprzejmie pani. Szanowni Państwo, wszyscy widzimy, że współczesne kina to nie są kina te bardzo duże, 200 osób, 300 i większe sale. Tylko dzisiaj jak patrzymy na multikina, to są to głównie sale, gdzie wchodzi właśnie około 100 osób. I istnieje możliwość, że tą dużą salę jesteśmy w stanie podzielić na dwie mniejsze sale, gdzie przy tej samej obsłudze jesteśmy w stanie wyświetlać dwa spektakle. I to pozwoliłoby uatrakcyjnić działanie tego kina i w tym kierunku chcielibyśmy pójść. Z tego względu, że myślę, że wszyscy Państwo wiecie, że wcześniej czy później to kino w Nowym Targu powstanie i musimy się też jakoś do tego przygotować, mówiąc krótko. I myślę, że gdyby istniała taka możliwość, że byłyby to dwie, właśnie tak jak patrzymy przecież po Krakowie, to są przecież te sale nie są jak lotnisko, tylko to są mniejsze sale. I bardzo chętnie ludzie do takiego kina, do tej mniejszej sali idą i chcemy właśnie pójść w tym kierunku, żeby zrobić coś takiego. Natomiast zostaje nam jeszcze do zagospodarowania, jak Państwo wiecie, podziemie nam zostaje, gdzie też można byłoby zrobić malutką salę na około 30 osób i też przy tej samej obsłudze bylibyśmy w stanie to zrobić. Myślę, że nasze działanie musi iść w tym kierunku, jeżeli chcemy, żeby to kino się rozwijało i żeby ono było atrakcyjne. To są te działania. Mogę? Są pomieszczenia do wykorzystania. Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, dzieląc tą salę na pół, po pierwsze straci na jakości, koszty przebudowy, żeby utrzymać standard kina, które mamy, no to ja nie wiem, nawet sobie nie wyobrażam w tym momencie. Owszem, będzie powstawało kino w Nowym Targu i niestety będzie tam 5D. Jeżeli my to kino pomniejszymy, jakość zmniejszymy, no to powiem szczerze, ja jako człowiek, który chce oglądać dobrej jakości film, bo idę do kina, no to poradę do Nowego Targu. Także tutaj dzielenie sali na pół, wchodzenie w koszty mija się w ogóle z celem. To jest moje zdanie i uważam, że jeżeli jak ja idę do kina, szukam kina dobrej jakości, a tutaj no niestety tą salę na pół nie wyobrażam sobie. Tu pan burmistrz wspomniał o Krakowie, tylko po pierwsze tam jest więcej mieszkańców, więcej seansów, a jeszcze przeliczyć koszt puszczenia takiego filmu. Za każde wyświetlenie seansu no się płaci licencję, prawda? Także tutaj... Dobrze, no proszę bardzo. To nie jest temat tej uchwały. Proszę? To nie jest temat tej uchwały. Myślę, że to my możemy to dyskutować. Będą zapytania, przedyskutujemy to, bo tu jest małe chyba nieporozumienie, bo ja też znaczy, nie zadałam to pytanie tylko dlatego, że się zastanawiam, dlaczego jest tak. Chodzi o to, żeby wykorzystać na dole te sale. Że będzie przekazane kino na rok tylko i dlatego... Aha, w tym sensie. No tak, no bo tu jest w umowie, że będzie tylko na rok. No właśnie, dlaczego tylko na rok, jak zawsze było na 5 lat, zawsze było bezprzetargowo, ale teraz nagle wychodzi, że jest na rok, bo pan burmistrz mi ostatnio wyjaśnił, że to tylko dlatego, że ma być tam jakieś zmiany w związku z otwarciem planu pracy wodnego. No ale to przecież można zawrzeć w jakiejś umowie, czy dopisać w przyszłym roku, jeżeli to będzie w przyszłym roku, no to wtedy do tej umowy przypadek to może. No i nie uważam, żeby ta umowa miała ogrzewać na rok, bo za rok... Dobrze, pani radna, wiemy o co chodzi, pozwolimy sobie odpowiedzieć, bo to się wiąże z uchwałą. Proszę. Szanowni Państwo, ja już wspominałem również, będziemy mieli, jak Państwo pamiętacie, dyrektor multimedialny parku i chcielibyśmy to wszystko połączyć docelowo, chcielibyśmy, żeby tym zajął się
tym zajęło się między innymi pracownicy kina. Natomiast póki to jeszcze nie ruszymy, też nie wiemy, jakie to będą ewentualnie koszty. Natomiast co do przyszłości kina, ja myślę, że nie stoi nic na przeszkodzie. Przecież Państwo możecie zaprosić kierownika kina i porozmawiać z nim, jak on widzi rozwój tego kina docelowo, bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie. I myślę, dajmy sobie ten rok czasu, uporządkujmy też pewne rzeczy i docelowo można byłoby wtedy takie spotkanie z radnymi zorganizować, gdzie Państwo się dowiecie, jakie ewentualnie są plany też kierownika. Tak, a jest osoba, która się ubiega o przejęcie, czy gdzieś znana? Nie, to jest pod mokiem naszym. To jest pod naszym mokiem i my to powierzamy dalej rok czasu mokowi naszemu. Tak. Tylko mokowi na rok, bo po prostu były głosy, przepraszam, że zabieram głos, ale przecież też nawet wśród radnych nie było możliwości spotkania się przy tym COVID-zie i parę rzeczy przedyskutować, żeby sobie nie zamykacie rąk, ja nie mówię tu o jakimś montażu, demontażu sali, całej reszty, tylko w ogóle ogólnie o odnośnie funkcjonowania kina, czy ma dalej podlegać pod mok, czy to ma być samodzielna jednostka, czy w jaki sposób nie macie Państwo tu pomysł na tą realizację. Nie było możliwości spotkania się, przedyskutowania i całej procedury przyjęcia, więc dlatego Pan Burmistrz postanowił, że będzie to tylko na rok, żeby przez ten rok się zastanowić i to, co Pan Burmistrz powiedział, rozszerzamy jakby działalność tego kina w związku z tym, że będą też wyświetlane te filmy. W parku można wykorzystać tych samych ludzi, operatorów. Spotkaliśmy się tutaj z Panem Burmistrzem, z Panem kierownikiem kina, tam kwestia była parkingów, różnych rzeczy, uregulowań, ale tak jak Pan Burmistrz powiedział, nie było na to czasu, żeby się spotkać z Wami i chcieli, żebyście się Państwo na ten temat wypowiedzieli. Będzie Komisja Oświaty, Pani już zaplanowała, więc myślę, że na ten temat też możemy podyskutować, ale no, umowy są zawarte z MOK-iem i musimy tę decyzję do 30 czerwca podjąć, więc tylko dzierżawa MOK-u ma do 30 czerwca. Na tych samych zasadach. Tak. I dalej chcemy na tych samych zasadach, tylko no, żeby był czas. Dobrze, proszę Państwa. Jeszcze jedno pytanie w stosunku do uchwały właśnie. Czy byli zainteresowani jacyś inni chętni na dzierżawę tego kina? Myśmy z nikim nie rozmawiali. Nie robiliśmy takiego. Nie mamy rozmawiać. Można byłoby to faktycznie dać pod dzierżawę komuś też prywatnemu. Nam schodzą koszty w przyszłości. No, my musimy wybiegać w przyszłość. Żeby tak nie zarabiali. Proszę Pana, kino jest właśnie tą kurą, która znosi złote jajka. Mamy z tego, przepraszam. Czy mamy jakiś zysk z tego jako radny? Oglądała Pani bilans kina, ile kino dało pieniędzy? No właśnie, ale mówię, że 1 400 000 zrobiło kino. Panie Przewodniczący, ale przecież kino należy podjąć, tak? Należy kino, należy podjąć. No ale do Pana Wiadomoku tak prawie 700 tysięcy. Albo dajemy albo wreszcie. Są komisje, to o czym mówicie Państwo, proszę zaproponować przewodniczącej komisji spotkanie, gdzie dyskutowano by na przykład o kinie czy o kulturze i dyskutować tą sprawę. Myślę, że to jest wszystko do załatwienia. Dobrze. Kończymy dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały nr 2036? Zgodę na odstąpienie obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy o nieruchomości. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Głosowało 15 radnych, za 8, przeciw 2, wstrzymało się 5 osób, 5 radnych. Wobec powyższego.